Dzień dobry, moi drodzy, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w Dark Souls Scholar of the First Sin. I to miejsce sobie wyczyściliśmy. Miałem tam trochę duszyczek, które straciłem. I niestety kamienie też się respią. Dobra, wiem, by nie używać światła. Tu gdzieś będzie węgar, królewska tarcza. Tyle było z mojej ludzkiej formy. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, biją dzwony, biją. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, biją dzwony, biją, biją dzwony, biją, biją dzwony. Biją dzwony, biją, ale później będziemy mieli fajny skrót. Najpierw do węgarla królewskiej tarczy, który nie ma tarczy, notabene, tylko ma wielki młot, którym robi bam bam. Atakuje cię mroczny duch, bezimienny uzurpator. Kupuje sobie prawo do mych duchów uzurpatowych. Bezimienny. A ja ci nadaję imię. Ja wyję. Jeźdźca odparty i kukło, i zyskaliśmy kukłę człowieka. Duch od bezimienny uzurpator został wypędzony. Nie poddawaj się, w szkielet. Kukła człowieka. Tutaj boskie błogosławieństwo i dusza bohatera. Może wreszcie bym poużywał klejnotów nieco. Tu jest wąskie przejście. Zastawione przez duchy i przez tarczowników dusznych. Najpierw striggerujmy jednego, to chyba wytriggerują się od razu obydwaj. Triggerujemy się obydwaj. Ale tu wejdzie jeden. Okay.
Dobra, nie wytrzymam tej wymiany. Dobra, jeden tarczownik pokonany. Jeden tarczownik poszedł spać. Drugi tarczownik zgłupiał. To jest, moi drodzy, dość niebezpieczny moment. To jest najgorszy moment, jaki można sobie wyobrazić, bo my musimy tu zejść. Widzicie te posągi? Wiecie, co tam jest? Na szczęście, z tego co widziałem, nie widziałem, te posągi się nie respią. Ale dwóch takich to jest nawet dla Hawla śmierć. Jezus Maryjo. Zbiew skarb, ława zuchwałości, dusza bohatera. Zbiew to, dużego, dumnego rycerza z moczy amulet. O-o! Spierdalamy. Jak ja to przeżyję, to jestem geniusz. Nie jestem geniusz. Muszę tam dojść jeszcze raz i jak najszybciej rozwalić te posągi. To już jest, moi drodzy, końcówka gry, więc tutaj musi być trudno. A kogo postawili na dojściu do Wengara za to? Nawet nie pytajcie. Tarczownicy Roya się porespili. Co, atakujecie we dwóch zazwyczaj? Puk, puk. Puk, puk. Tak, atakują we dwóch. Napierają tarczami. Ja się przebijam zuchwale przez ich obronę. Tu to jest mój cel.
nie biorę przedmiotów, tylko lecę do kolejnego posągu. Dobra, teraz trzeba golnąć sobie estusik. Jest jeszcze jeden z tych magowojowników. Strzelają słupami ognia w powietrze. I potrafią... Oni co prawda padają na dwa strzały. Gdzie jest jeszcze posąg, który go respi? Tu jest. Patrzcie, ile mi ze stusów zeszło. Rozjawiony klej do odwycia, kość wiodąca do domu, rękawice ledyjskie, rękawiczki więźnia, magiczna tarcza, moje dufę. Biała szata ledyjska. Skąd byś się wziął? Biały kaptur ledyjski. Skąd on przyleciał? A, i dzwonik przyzywa. Tu mamy, moi drodzy, skrócik. Możemy ominąć tamto koszmarne miejsce. Tyle mnie zrobimy, my możemy przeskoczyć dusza wielkiego bohatera. Nie zwykłego, tylko wielkiego, moi drodzy. I duch, który nas próbuje zwalić z drabiny. Very funny, gro. Zgnieciona kula oka i płomyk. Tam jest droga do bossa. Przed tobą koń. Serio? Magiczny kamień, kamień mocnego rycerza. A i do tego bossa zasadniczo, moi drodzy, się przebiega.
jest węgal, królewska tarcza, mam 2 estusy i 0 szans na pokonanie, ale chciałem go przynajmniej wam w tym odcinku pokazać. To jest boss, moi drodzy, do którego się przebiega. Ale wam go pokażę przynajmniej w tym odcinku. I robię ci nawet niezły damage, panie Węgarlu, królewska tarczo. Uwaga, to jest chyba obszarowa. A nie, teraz wzmacnia buławę na mrok. Ale i tak mu zbiliśmy pół zdrowia, mając 2 estusy, więc... Jest nieźle. Dobra, i to byłoby na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia, cześć, trzymajcie się.